Cześć, witajcie w piątym już odcinku unboxingu na naszym kanale. Tym razem mamy do rozpakowania dwie przesyłki. Jedną już kiedyś na jednym filmiku widzieliście, jak odbieram z paczkomatu. W końcu przyszła na nią kolej. Oraz ostatnia przesyłka, którą też dostałem z OLX-a za pobraniem 80 zł. Paczka przyszła z Sosnowca, więc zaczniemy od tej paczuszki. Pudełku. Z tego co pamiętam, jest tutaj jakieś radio kupione z myślą jako dawca do naprawy innego egzemplarza, w sumie nawet kilku egzemplarzy, bo części mogą posłużyć do naprawy kilku odbiorników. Dobrze zapakowane. Voilà. Jest to odbiornik z Eltry, radioodbiornik Bogna. W wydaniu dla ITT. Kupiony z myślą na części. Gałeczka, strojenia. Jest to już mój kolejny odbiornik, który mam w kolekcji, ale ten kupiłem ze względu na parę części, które potrzebuję, a mianowicie hebelki przełączników. Bo w jednym z egzemplarzy, które posiadam i chcę doprowadzić do stanu, jak to się mówi, nienagannego, hebelki są połamane. Tak więc z tego egzemplarza, który jak widzicie, nie ma rączki, jest rączka złamana, brakuje przycisku jednego od nagrywania, z tyłu brak klapki. Ciekawe, czy antena też tutaj widać, że oberwała. Pytanie, czy antena jest cała, czy nie jest gdzieś połamana, nie jest luźna. Antena jest cała, więc też może posłużyć naprawie innego odbiornika. A przy okazji, jak już włączyliśmy, możemy zobaczyć, czy radioodbiornik działa. Włączymy sobie radio. Radio definitywnie zdolnym zakresem, nieprzestrojone, odbiera dwie fale na odbiciu lustrzanym. Sprawdźmy, czy będzie działał program pierwszego radia LW. Czego złapiemy? No, powiedzmy, że odbiera, niestety z dużymi zakłóceniami, ale program pierwszego radia jest odbierany. To sprawdźmy, czy działa jeszcze sam magnetofon. Niby to jakaś kaseta jest włożona. Nie mam pojęcia, co na tej taśmie się znajduje. Mechanizm działa, rolki się kręcą. No, można powiedzieć, że coś odtwarza. Więc nie ma problemu z mechanizmem. Przewija również w obie strony. Tak więc idealny egzemplarz jako dawca części do naprawy kilku odbiorników Eltra Bogna, które posiadam w kolekcji.
Ok, bierzemy się za drugą przesyłkę. Tak jak wspomniałem, tą przesyłeczkę mieliście już okazję widzieć na jednym z filmików. A w końcu przyszedł czas, żeby ją otworzyć. Zapakowana pancernie, owinięta folią, zabezpieczona. Spróbujmy się do niej dostać. Folii ściągnięte, została jeszcze druga część, w drugą stronę przewinięta. Udało się, dostaliśmy się już do samego worka, a w worku znowu kryje się przesyłka owinięta folią strefy. W worku nic nie ma, ale tutaj już prześwituje, że jest to jakiś radiomagnetofon. No to próbujmy go dalej otwierać. Naprawdę przesyłka bardzo dobrze zapakowana. Pancernie wręcz. Możecie obstawiać, co to jest za radiomagnetofon i pisać w komentarzach. Na pewno jest to sprzęt polski. A jaki model, za chwilę zobaczycie. Co pamiętam, antena była urwana. Jest to Unitra Lubartu, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, Lubartów. RM350. Rączka jest cała. Radyjkę, wiadomo, widać, że na swój wiek już jest pożółczałe troszkę. Do góry napisy są kompletne. Minusem jest to, że niestety antena jest ułamana przy podstawie. Trzeba będzie ją naprawić, wymienić. Będzie jak nowa. Klapka działa, rączka cała, niepołamana. Możemy sprawdzić, jak wygląda komora baterii. Komora czysta, ale już widzimy, że radio ma podstawowy problem. Jaki? Uszkodzona zębatka mechanizmu. Proszę. Czyli będzie nas czekała naprawa
mechanizmu, a dokładniej wymiana zębatek, czyli klasyka. Zresztą nawet słychać, że w środku zębatki gruchoczą. Tak więc ciekawy eksponat. Przyznam się, że nie mam jeszcze tego radiomagnetofonu w kolekcji, więc jest to mój pierwszy egzemplarz tego akurat modelu. W ciekawych kolorach. Niebawem będziemy przeprowadzać jego serwis, tak więc zapraszam do subskrypcji kanału, obserwacji, komentarzy, by być na bieżąco. Dziękuję, że wpadliście na obejrzenie tego szybkiego, krótkiego unboxingu tego sprzętu, dwóch paczuszek. Zapraszam na kolejne niebawem. Do zobaczenia. Hej!